każdy z praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełnić. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Waszymi przewodnikami po obranej krainie wiedzy będą nauczyciele i rodzice, również my, starsi koledzy. Chętnie podamy wam pomocną dłoń. Będziemy spotykać się w szkole, podczas pracy i zabawy. Korzystajcie śmiało z naszych dobrych rad i pomocy. Mamy nadzieję, że każdy dzień spędzony w szkole przyniesie wam wiele radości. Życzymy wam sukcesu w nauce i zdrowego pierwszego szkolnego świadectwa.
Powiedzcie, co to jest Polska? Kiedy nagle raz zaszło, mowę sosny, gdy zrozumiesz. To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, grunujące ponad pole. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska! Thank you.
Jak nazywa się tarcza naszej szkoły? Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję.
Szanowny panie profesorze, zwracamy się z prośbą o pasowanie naszych dzieci na uczniów. Jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkie starania, by były wybory z tej szkoły. Tylko dla nimi wyłączony mikrofon, to chyba jakiś znak, to nie będzie długo. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Naprawdę jest to wielkie święto.
siedzimy pamięcią do swojego pasowania, nie pamiętam, ale pamiętam ciężar tego łówka na ramieniu, to pamiętam. To pamiętam, myślę, że to się długo pamięta. Serdecznie gratuluję wam dzisiaj pięknego występu. Naprawdę, bardzo ładnie jesteście przygotowani. Dziękuję też pani, że was tak przygotowała, że taki ładny program przygotowała. Moi drodzy, klasa pierwsza. Pierwsze, co zauważyłem. Wy też zauważyliście, że zajęcia zaczynają się od 8, tak? Tutaj już zajęcia zaczynają się od 8. No i niestety, te zajęcia są. Są i coraz bardziej przygotowują was do tego, żeby gdzieś tam kiedyś w przyszłości sobie poradzić, radzić sobie coraz lepiej. I życzę wam, żeby to wasze ślubowanie, które dzisiaj złożyliście, a szczególnie to, które złożyliście przede mną, będę dobrym uczniem. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że wszyscy będziecie się starać być dobrymi uczniami. Ja też się staram być dobrym człowiekiem, dobrym nauczycielem, dobrym dyrektorem, ale życie bywa zaskakujące. Czasami sytuacje nas wyrastają. Ja wam życzę, żeby was żadna sytuacja nigdy w życiu nie przerosła. Żebyście zawsze z każdym problemem, z każdą trudnością potrafili sobie poradzić. Tym bardziej, że możecie liczyć na swoich wspaniałych rodziców, którzy też was przygotowali do dzisiejszej uroczystości i tutaj są razem z wami. Doceniajcie to naprawdę, co rodzice dla was robią. Myślę, że warto by było im za to podziękować teraz, tak? No to na trzy. I powiecie dziękuję, dobrze? Raz, dwa, trzy. Dziękuję! Jeszcze raz. Głośniej troszeczkę. Raz, dwa, trzy. Dziękuję! Ja to ja już mam słów przytępiony troszeczkę. Zostaniemy w dwóch podejściach, nie będę czego zresztą to wystarczy. Życzyłem wam wszelkich sukcesów, pomyślności, a teraz jeszcze wam życzę radości z bycia uczniem. Jakiś czas i wstąpicie jeszcze do grona czytelników naszej biblioteki, zostaniecie przyjęci. Zapraszam was do tego, żeby z tej biblioteki korzystać często. Wiadomo, jest telewizja, jest internet. Gdzieś tam zawsze można zajrzeć do telefonu rodziców, ale z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że nigdy nie znajdziecie tak pięknego świata w żadnym telewizorze, w żadnym ekranie, jaki jest książka. Nigdy żaden obraz nie dorówna waszej wyobraźni, którą stworzycie sobie czytając książkę. Więc zachęcam was do tego, żeby książki czytać, poznawać, żeby one też były ważną częścią waszej edukacji, waszego przyszłego życia. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wytrwałym, którym już cierpliwość się powoli kończy. I myślę, że będziemy kończyć. I zapraszamy teraz przede wszystkim naszych szacownych, pasowanych, nowych uczniów do tego, żeby mogli podejść do rodziców. No i powolutku możemy sobie wychodzić, a reszta jeszcze zaczeka, bo oni to jest ich święto, my ich musimy dzisiaj uhonorować. Oni zrobili, co do nich należy, wspaniale. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie i będziecie mieć państwo dużo radości z tego, jak oni będą tutaj na szkole się sprawować i jakie sukcesy będą